Polscy internauci alarmują o nietypowym zjawisku. W nocy z poniedziałku na wtorek obserwowali białą poświatę na niebie, zdaniem eksperta, efekt testu rosyjskiej rakiety balistycznej. Rosyjskie media potwierdzają, że pocisk został wystrzelony z poligonu w obwodzie astrachańskim. Piszą, że testowana jest antytarcza, odpowiedź na patrioty. W ramach ćwiczeń rosyjskich strategicznych sił nuklearnych wystrzelono jeden międzykontynentalny pocisk balistyczny bazowania lądowego i trzy takie. Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik pisze na Facebooku, że chmurę widoczną w Polsce nad wschodnim horyzontem nieba około 4 nad ranem mogły utworzyć gazy wylotowe międzykontynentalnego pocisku rakietowego. Te informacje uzupełnia rosyjski serwis, chodzi o rakietę balistyczną RS-12 między Topol. Wystrzał pocisku międzykontynentalnego z poligonu Kapustin Jar odbył się w ramach przygotowań do zwalczania tarczy antyrakietowej potencjalnego przeciwnika, donoszą Wiadomości. Podobne zjawisko uwiecznili na zdjęciach obserwatorzy między kropka i neutron. W Niemczech, Austrii, Rumunii i na Ukrainie. Portal o drugi rok cytuje komunikat Ministerstwa Obrony Rosji. Uzyskano dane zostaną wykorzystane do opracowania skutecznych środków do zwalczania tarczy antyrakietowej. Na przyszły rok zaplanowano tuzin takich prób rakietowych.